Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Ale dlaczego święta Bożego Narodzenia są właśnie trudne? Kiedy trzeba krótsze dni, najdłuższej nocy, w dodatku kiedy jest zimno i ciemno, paskudnie i nie zawsze pada śnieg. Właśnie dlatego, aby promyk Bożej miłości zaglądnął do naszych serc. Zawieszamy je na choinkach, zdobią karki świąteczne, służą jako dekoracja, są w wierszach i przedstawieniach. Ta moda anielska jest bardzo dobra, ale co my wiemy o aniele betlejemskim? Co wiemy o aniele betlejemskim, którego często wycinamy z błyszczącego papieru, wieszamy na choince? Co anioł betlejemski miał do zrobienia w noc Bożego Narodzenia? Najpierw latał po polach i budził pastuszków, śpiochów. Potem podawał komunikat o Bożym Narodzeniu. Potem głosił, że na świecie zapanuje wielka radość. Może anioł pomylił się? O jakiej radości mówił? Przecież Herod tupał nogami, żołnierze rzymscy wymachiwali dzidami. Matka Boska zmarznięta, bez rękawiczek, marzła w nieopalonej stajence. Ale anioł nigdy się nie myli. Do tej pory, co roku, przeżywamy radość z okazji Bożego Narodzenia. Więc o autobus pytali. Może 28, może 34, a może trzeba wszystkim wejść w autobus 136. Doradziły gwiazdy złote. Pasterz trafił wszędzie na piechotę. Doszli pieszo, uklękli, płakali, nic nie mieli, a wszystko oddali. Prosili dzieciątko uśpione, spójrz na nasze oczy zmęczone i osłoń jeszcze promieniami słońca. Gdyby przyszli do ciebie wtedy, w świętą noc, kiedy świeciła jedna czytelna gwiazdka, ci, co uważają, że trzeba wszystko mieć, żeby nie przestać być, ci, co się boją bezradności twoich narodzin, może chcieliby przykryć się wełnianą kołdrą, pozawieszać firanki w stajni, sprawić świętemu Józefowi rękawiczki, te najcieplejsze, z jednym palcem, założyć centralne ogrzewanie. Bardziej wpływowi pisaliby do urzędu kwaterunkowego o mieszkanie dla ciebie z wygodami, żebyś nie mieszkał kątem. Nieufni doszukiwaliby się podskakującym ośle kucyka trojańskiego z podejrzanym sumieniem. Najodważniejsi zaczęliby protestować, powołując się na deklarację praw człowieka i obywatela i wszystkie dekrety o wolności wyznań.
Poeci ubierali w Betlejem liryczne jutrzenie. Malarze smarowaliby złotym pędzlem. W najlepszym wypadku modliliby się do ciebie, jak do małego milionera, złożonego umyślnie na sianie. A ty tłumaczyłbyś otwartymi oczami ze zmarzniętą matką przy policzku, że naprawdę jesteś, więc oddajesz wszystko. Oświecisz serca braci, dalekich i bliskich. Boże wielki, spełniłeś swą obietnicę. Dałeś nam syna, który przywróci nam życie. Wyzwoli on świat ze zła, uleczy co boli, wyrwie wszystkich z grzechu niewoli. Osioł zaszczycony, wóz zarozumiały, tylko Bóg się nie wstydzi, że jest taki mały. Herold postraszył, stajnia uboga, ludzkie kłopoty małego Boga. Nawet trzech mędrców na nic się nie przyda, bo Bóg tak mały, że go nie widać. Śpiewają głosem grubym, cienkim, Bóg wszechmogący, bo tak maleńki. A święty Józef załamał ręce. Denerwują się w niebie święci. Teraz idą już nie trzej mędrcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci. Teraz wszystko całkiem inaczej. To, co stare, odeszło, minęło. Zamiast złota niosą dolary. Zamiast kadzidła komputer. Zamiast mirry wideo. Ach, te czasy, myśli Pan Jezus. Nawet gwiazda trochę zwariowała, ale nic się już nie nawali, bo wciąż mamusia ta sama. Że ktoś świecy zapalił przed brązowym żółkiem,
jak czerwoną lampkę przed Bogiem. Osiołek podskakiwał na czarnych kopytkach, wózek plemił w fioletowym cieniu, święty Józef rudych proroków kąpał w srebrnym strumieniu. Nim ci mamusiu, myślał Jezus, kupią koronę, lecz w zwykłej szarej bluzce w kropki zielone. Kiedy Jezus przychodzi w stajence, w małej wiosce, pośród ludzi, aniołów i zwierząt. Czego życzyć osiołkowi z uważnymi oczami ze stajenki betlejemskiej? Życzymy mu, żeby nie zawsze był szary, żeby był czasem łaciaty, żeby osiołek nie był stale upary, jak osiołek. Życzymy wołowi, żeby nie ryczał na całe gardło. Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby deszcz na nich nie chlapał, kiedy pilnują owiec. Żeby byli w dobrym humorze, nawet kiedy muszą wstać o 5 rano. Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi i nie zazdrościli archaniołom. Życzymy trzem królom, żeby nie zapłodzili i powrócili do swych domów. Życzymy świętemu Józefowi, żeby nie osiwiał, żeby był zawsze uśmiechnięty. Życzymy małemu Jezusowi, żeby go wszyscy kochali, chociaż go nie widać. Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi i nie tylko na święta, kiedy się dostaje prezenty. No tak, życzenia, prezenty. Ale kogo widzimy w stajence betlejemskiej? Matkę Bożą, która złożyła do żółwka małego Jezusa, przykryła łosiankiem, żeby nie zmarzł. Są jeszcze pastuszkowie, trzech króli i każdy król przychodzi z podarunkiem. Kogo brak w stajence? Nas, mnie, ciebie, kolego, koleżanko. Każdy powinien znaleźć się w stajence i pomodlić do Pana Jezusa. Nie wciśniemy się w nią, ale możemy przed nią uklęknąć. Żeby nie było lekcji i można było długo spać. Święta są po to, żeby ryba w galarecie i wszystko, co jest na stole, lepiej smakowało. Ale tak naprawdę święta są po to, żeby przypomnieć sobie Jezusa. Naprawdę, jak są święta, to wciąż przypomina się Pan Jezus. Najważniejszy nie jest ani prezent pod choinką, ani ciepłe łóżko i gruba kołdra, pod którą cieplutko, ani nawet karp w galarecie, ale sam Jezus, to On jest dla nas największym prezentem. Dlatego Wam wszystkim, dużym i małym, życzymy,